Przejdźmy, proszę Państwa, zatem do dyskusji i oczywiście nie chcę w żaden sposób wpływać na kształt tej dyskusji, ale sugerowałabym, żebyśmy może właśnie podążali za zagadnieniami, pytaniami, które organizatorzy konferencji poddali pod rozwagę. Zatem biorąc pod uwagę Państwa prezentację, tutaj bardzo ciekawy aspekt, pani doktor Szymańska mówiła o przeprowadzaniu badań w konkretnym środowisku czy w konkretnej kulturze. Myślę, że każdy z Państwa, kto robił badania na przykład międzynarodowe, czy porównawcze, czy odnosił się do badań w różnych krajach, wie, że tak naprawdę ta sama metoda może przynieść zupełnie inne skutki, albo może mieć zupełnie inne, znaczy możliwości aplikacji są zupełnie inne w zależności właśnie od tego, w jakim środowisku kulturowym się badania przeprowadza, i to dotyczy zarówno polityków, jak i dziennikarzy. Tutaj a propos badań, bo większość z nas robi badania na styku właśnie tych dwóch sfer czy obszarów, czyli polityki i mediów. Zatem pierwsze pytanie, czy też pierwszy projekt, problem, mianowicie projektowanie badań, jak dobrać metody i próbę badawczą, jak zorganizować zbieranie danych. Ja przyznam szczerze, kiedy czytuję rozmaite opracowania, mam wrażenie często, że są zbierane dane, przy czym nie ma dobrze sformułowanego albo przejrzyście sformułowanego celu badania. Tak? Punktem wyjścia do wyboru każdej metody badawczej jest najpierw ustalenie celu badań, oczywiście obszaru i pytań. I tak naprawdę to jest punkt wyjścia, a jak powiedziałam, często mi się zdarza, czy relatywnie często zdarza mi się właśnie mieć takie poczucie niedosytu, kiedy śledzę rozmaite publikacje dotyczące, czy zawierające właśnie badania empiryczne. Także być może Państwo podzielą tę moją wątpliwość, a być może nie. Zapraszam do dyskusji. Dobrze, to ja może odpowiadając poniekąd na to wezwanie, ale łącząc to też z próbą tutaj odniesienia się do punktu drugiego i do trzeciego i też odwołując się do tych pewnych wątpliwości, które pani doktor Ślawska zgłosiła, ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, że my rozmawiałyśmy na konferencji we Wrocławiu z panią doktor Ślawską i już wtedy tak nie była przekonana, czy to jest dobry pomysł, a po tym, co wysłuchaliśmy, wydaje mi się, że to był fantastyczny pomysł, żeby tutaj do nas przyjechać, dlatego że w momencie, w którym się zastanawiamy właśnie, jaką dobrać metodę i co my z tego dostaniemy, że tak powiem, po przeprowadzeniu tych badań, to te analizy takie właśnie lingwistyczne czy pragmalingwistyczne idealnie wpisują się dokładnie w to, co tutaj kilka osób wcześniej łącznie z nami również sygnalizowało, że jeżeli przeprowadzam wywiad pogłębiony, to mam możliwość uzyskania pewnej wiedzy o takiej, nazwijmy to, autorefleksji, tak? Zwłaszcza jeśli to są tacy dziennikarze, jak tutaj mówiliśmy, którzy mają charakter profesjonalny i oni mają wiedzę i orientację, ale też i kolosalne doświadczenie, to jest okazja do tego, żeby się tego od nich dowiedzieć. W momencie, w którym przeprowadzamy ankietę, również dostajemy rodzaj pewnej wiedzy o tym, co oni myślą. Natomiast te metody, czy to podejście samo, te narzędzia, które pani stosuje, jest to z kolei połączenie tego, o czym my mówiłyśmy, czyli tej analizy zawartości, ale w postaci tych właśnie metatekstów, tak? Czyli mam dziennikarza, który mówi mi o tym i w pewien określony sposób mi mówi, na czym polega jego praca, jakie ma wyzwania, a ja bym nawet dodała, bazując na przykładach, które pani podała, że nawet to, co nas niezwykle interesuje, czyli jaką rolę ja pełnię. Czyli tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest fantastyczna podstawa do tego, żeby zrobić może jakieś badanie, wziąć dokładnie te same materiały, czy jakby spróbować połączyć te metody i zobaczyć z tych różnych perspektyw, jaką wiedzę uzyskujemy, ale de facto jakby pytanie brzmi właśnie, kim jest dziennikarz i jak widzi swoją rolę i w jakich rolach występuje. I każda z tych metod daje nam oczywiście niepełny, ale jednak obraz, połączenie, wydaje mi się, że bardzo interesujące, tak? Wyobrażam sobie panią doktor Szymańską jadącą na wywiad pogłębiony ze szczegółem, tak? I połączenie tego wszystkiego daje, myślę, większy taki insight, chciałoby się powiedzieć, w to, co faktycznie robią, a co też o sobie mówią, bo analizując pani pracę, można powiedzieć, że to też jest rodzaj pewnej autokreacji, tak? Ja też świadomie podejmuję jako dziennikarz, w jaki sposób opiszę swoją pracę, tak? Czy inaczej dostajemy, myślę, bardzo interesujący, wielowymiarowy obraz dziennikarstwa, także myślę, że każda metoda jest tutaj niezwykle wartościowa. Można się włączyć razy z tym. Ja przepraszam, bo ja mam wiele pytań do wszystkich, ale w kontekście tej wypowiedzi tylko chciałabym nawiązać do wątku. Problem sprowadza się do tego, że dzisiaj nawet lingwiści jednak mają ambicje nie tylko poprzestawać na analizie zawartości, to co pani tutaj prezentuje, tak? Ale chcą przejść do badania funkcjonalności pewnych procesów.
I tutaj w tym kontekście, a to byłoby ciekawe również dla mnie i dla potrzeby i kierunków badań i również tutaj w kontekście tej ostatniej tego grantu badawczego, niepokoi mnie w kontekście pani badań i pani perspektywy to podejście jednostkowe. Czyli będziemy widzieli las, ale analizowali i studiowali tylko drzewo. Pani również w zakresie wypowiedzi dziennikarskiej nie nawiązuje dzisiaj do hybrydyzacji, do mega gatunków, do zupełnie nowych technologicznych wyzwań. Czyli krótko mówiąc, zostajemy przy tym jednym pojedynczym drzewku, drzewie i będziemy to analizować, a zatracimy te aspekty funkcjonalności, procesów, mechanizmów i prosiłabym, żeby się pani do tego w miarę możliwości odniosła. Jeśli już jestem przy głosie, mogę dalsze pytania? Tak, pytanie tutaj, jeżeli chodzi o badania w kontekście Szymona Osobskiego i pani profesor Agnieszki Stępińskiej i tutaj koleżanki. Chciałabym zapytać o taką fundamentalną kategorię jak obiektywizm. Czyli jak w ramach tych badań odnosiliście się do obiektywizmu, bo tu nastąpiło w tych wypowiedziach i dzisiejszej prezentacji i w ogóle w przedmiocie badań, w poszukiwaniu ról dziennikarskich, no nie unikniemy jednak obiektywizmu i nie unikniemy, nawet jeżeli uporządkujemy gatunki dziennikarskie i przypisujemy i dokonamy klasyfikacji w poszukiwaniu tych typologii, jednak fundamentalna kwestia, jak się do tego tutaj Państwo odnosicie? No i pytanie do pana doktora, jeżeli chodzi o ten grant badawczy. Zastanawiam się nad takim pewnym brakiem spójności, bo z jednej strony w zakresie tego fundamentu tych badań na dzisiaj mamy albo widzimy, albo staramy się dostrzec w ramach tych czterech tygodników opinii, dokonana została wstępna, rozumiem, analiza zawartości, co było wyzwaniem no, gigantycznym, jeżeli chodzi o 2015 rok. Ale czy nieważniejsze jest w kontekście tego, co będzie przedmiotem badań, czyli samoświadomość, czyli relacje, czyli znowu pewne procesy i mechanizmy i idziemy de facto do badania kultury dziennikarskiej. Czy nieważniejsze w tym kontekście, wracam do punktu wyjścia, jest przeanalizowanie procesu podejmowania decyzji w redakcjach. Czy nieważniejsze jest zbadanie decydentów wewnątrzredakcyjnych? W jaki sposób kreowana jest linia programowa? A to, o czym tutaj usłyszałam, to jest w takim dysonansie, tak? No właśnie, to tutaj to by mnie niezwykle interesowało, bo proces podejmowania decyzji wewnątrz redakcji zazębiałby się z otoczeniem, czyli wpływem politycznym, aktorów politycznych, liderów politycznych. I w związku z tym i druga kategoria niezwykle fundamentalna, czyli sfera ekonomiczna. Czy te badania obejmują ten aspekt pewnych procesów i wpływu ekonomii i technologii? Czy to jest kontekst szerszy, czy tylko kontekst jakby samych samoocen i takich pogłębionych refleksji? Bo to będzie znowu pewne drzewo, a nie cały las. To będzie pewien kontekst, jak są skonstruowane te badania, bo nam tylko pokażą w pewnym momencie, czy jest samoświadomość, czy jest wysoka samoocena. Rzeczywiście w imię poprawności politycznej będą wypełniali te anonimowe kwestionariusze, co i tak będzie gigantycznym osiągnięciem. Być może rzeczywiście kluczem i celem samym sobie będzie osiągnięcie 1000 kwestionariuszy. No bo to byłby ewenement w skali Polski, w mojej ocenie nieosiągalny. Ja jestem realistką. Natomiast rzeczywiście no mam tutaj uzasadnione wątpliwości związane z celowością tych badań. Czy przełożone na grunt Polski badania systemu i modelu i tego systemu niemieckiego w kontekście osadzonej ich kultury dziennikarskiej, czy to ma odniesienie do naszych realiów? Czy my nie powinniśmy tego skonstruować bardziej specyficznie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ja sugeruję, żeby najpierw padły komentarze, wypowiedzi nas, słuchaczy,
A pod koniec prosiłabym o odniesienie się do tych uwag i wypowiedzi prezenterów, znaczy panelistów, tak? Także bardzo proszę, pan dr Sessler. Takie dwa pytania techniczne tutaj również do projektu. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie liczby 1000 wywiadów. Mam takie pytanie, skąd ta liczba? Dlatego, że gdybyśmy założyli, że, czy takie jest założenie, analizujemy 4 tygodniki i nawet gdyby w każdym pracowało 100 dziennikarzy, to mamy 400. To skąd ta liczba 1000? Czy to również chodzi o te badania, uzupełnienie tego o badania niemieckie? Ale rozumiem, że z wypowiedzi, że nie. I druga kwestia, mianowicie czy dobór tytułów, tygodników na potrzeby polskich badań w jakikolwiek sposób było podyktowane badaniami niemieckimi, bo rozumiem, że takie badania już są, tak, że wynikami już Państwo dysponujecie. No bo żeby teraz porównywać, to musimy porównywać, to jest jakby tutaj też nawiązanie do uwagi pani profesor Szot, chociaż myślę, że zawsze warto porównywać i nie będzie tutaj jakby tego problemu, który się zarysował w końcowej uwadze pani profesor. To tyle może. Ja też mam pytanie do pana doktora Grzonki, ponieważ tak się składa, że dużo i często zajmuję się Niemcami, w związku z tym moje podstawowe pytanie brzmi w ten sposób. Rzeczywiście w przypadku niemieckiego rynku mediów pozycja prasy jest na tyle istotna, że możemy nadal pozwolić sobie na to, żeby analizować przekaz mediów i na podstawie tego móc coś wnioskować na temat tego, co się w sferze mediów dzieje, zwłaszcza w kontekście komunikacji politycznej, gdzie szukamy jakiegoś rodzaju liderów opinii. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście tak jest w Polsce? Pytanie, czy w 2015 roku nie pojawiły się na polskim rynku mediów takie zmiany, które powodują, że rynek mediów polski i niemiecki, delikatnie mówiąc, przestał być porównywalny? Czy my możemy mówić o zakresie nieformalnych relacji pomiędzy politykami i dziennikarzami na podstawie analizy zawartości 4 tygodników opinii w Polsce? Jak to się ma, jeśli weźmiemy na przykład pod uwagę to, że polskie społeczeństwo raczej ogląda telewizję niż czyta prasę? A z tą telewizją w 2005 roku mniej więcej natychmiast zaczęły się rzeczy dziać delikatnie, mówiąc niepokojące. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że badania ankietowe w przypadku badania tej sfery relacji wzajemnych pomiędzy politykami i dziennikarzami też są dość ryzykowne. Mając właśnie doświadczenie swoje i pamiętając, w jaki sposób konstruowałam swoje jakby czynności badawcze, wiem dokładnie, że nie przypadkiem zdecydowałam się na technikę pogłębionego wywiadu indywidualnego, ponieważ to on daje możliwość na to, żeby reagować na sztampowe i politycznie poprawne odpowiedzi. W związku z tym w momencie, kiedy padło pytanie o to, jaka jest rola mediów w systemie politycznym, czy media powinny to czy tamto, wiadomo było, że należy oczekiwać, iż padnie odpowiedź konkretnie taka, jaką wyobrażają sobie dziennikarze, że powinni udzielić. Wystarczyło wtedy zapytać, czy wszyscy dziennikarze pana zdaniem tak myślą? Czy wszyscy koledzy się podobnie zachowują? I natychmiast ujawniało się, że nie wszyscy, bo pod pretekstem tego, że można opowiedzieć o kolegach, można było mówić o pewnych procedurach i procesach, które się na tym rynku dzieją. No i pytania ankietowe, gdzie są sztywne pytania, gdzie nawet nie mamy pewności, kto tak naprawdę, jeżeli w ogóle, udziela odpowiedzi na te pytania, czy to jest pani sekretarka w redakcji, czy to jest pan dziennikarz, moim zdaniem raczej mają nikłe szanse na to, żeby tak złożone procesy ujawnić. Ja, ponieważ mam już za sobą również analizę wypowiedzi polityków, wiem dokładnie, że politycy znacznie chętniej, zwłaszcza ci opozycyjni, o pewnych procesach mówili niż dziennikarze, co do których istnieje duże społeczne oczekiwanie, że mają być niezależni. A było to w odniesieniu do rynku niemieckiego, gdzie jest dużo bardziej łatwiej uzyskać pewne informacje niż na rynku polskim.
To znaczy zasadniczo to moje wątpliwości co do tutaj badania zostały rozwiane, znaczy zostały pogłębione i właśnie jestem w fazie refleksji głębszej. Natomiast nawiązując, jeżeli już to sobie przypomnę... Jasne, krótka uwaga, tylko faktycznie jest, znaczy to myślę, że to jest po prostu kwestia, którą każdy ośrodek badawczy gdzieś tam będzie przerabiał, ta sfera ankiet, problem ankiet, sfera deklaratywna, a sfera faktycznej działalności dziennikarskiej. Natomiast zacząłem się zastanawiać nad tymi swoimi własnymi problemami i wydaje mi się, że to, o czym pani profesor tutaj mówi, pani doktor, o tych wywiadach pogłębionych, to może być dobry pomysł na to, żeby odtworzyć w jakikolwiek sposób ten taki obraz zawodu wewnętrzny. I teraz gdyby zrobić to z profesjonalnymi dziennikarzami, to byśmy mieli jeden obraz. Gdyby to zrobić z tymi aktorami, o którymi mówiliśmy tutaj przed przerwą, tymi youtuberami, tymi wszystkimi, tą blogosferą, tymi peryferiami mediów, to byśmy mieli inną i zupełnie inny już obraz, ten wewnętrzny obraz zawodu, tego, jak oni się postrzegają. A gdyby jeszcze do tego połączyć to z badaniami dotyczącymi oczekiwań wobec zawodu dziennikarza, prowadzonymi na przykład właśnie w ośrodkach badawczych, edukacyjnych, czy też chociażby po prostu wśród odbiorców mediów, to by nam wyszłoby nam taki garnek, w którym taki marzec, jak się mówi w marcu, jak w garncu, ale z niego można by było wyciągnąć bardzo dużo ciekawych wniosków i wydaje mi się, że to byłby dobry przyczynek do takiej analizy systemowej, gdzie w którym momencie teraz polskie media się znajdują, nie tylko polskie pewnie nawet, ale to taka tylko uwaga i wracam do swojej refleksji. Przepraszam. Ja mam takie pytanie też do pana doktora w kontekście badania tych polityków, bo przeoczyłam albo nie usłyszałam. Zamierzacie państwo badać ankietowo, kwestionariuszowo parlamentarzystów, jak rozumiem, tak? Czy parlamentarzystów, czyli stąd będzie potrzeba tej, jak rozumiem, procedury uruchomienia zgody jakiejś tam. Więc jakby, bo chciałam tylko dopytać, bo po prostu kwestia kogo, prawda? I tutaj ad vocem też do tego, co pani doktor mówiła, jakby w ramach takiej refleksji nad metodami, ja się tutaj w pełni zgadzam, że metoda jakościowa w postaci wywiadów indywidualnych, pogłębionych byłaby... Ale tylko, znaczy ja rozumiem, że państwo macie już projekt i on ma... Będą dodatkowo pogłębione wywiady. Więc jakby tutaj jakby to dopowiedzenie rzeczywiście pozwoli pociągnąć pewne wątki w jakościówce, kolokwialnie rzecz ujmując, które nie wyjdą państwu pewnie albo będą zagrożone właśnie złą interpretacją. Natomiast tylko szybko dodam, że wspólnie z konsorcjum z Uniwersytetem Wrocławskim jesteśmy po 50 wywiadach pogłębionych z politykami. Ja przy obiedzie chętnie panu doktorowi podzielę się z doświadczeniami, na jaką gehennę się państwo... Co państwa czeka, jeżeli chodzi o badanie polityków? Dziękuję. Proszę państwa, że w ogóle stawiamy sami siebie w trudnej sytuacji, dlatego że ja też robię pogłębione wywiady z politykami, za chwilę oni w ogóle będą uciekać, jak usłyszą, że mają być poddani jakiejkolwiek tutaj procedurze badawczej. Ja pozwolę sobie, zanim chciałeś, jak rozumiem, coś dopowiedzieć jeszcze. Dopytać o te wywiady pogłębione, bo to rozumiem, że nie 1000 wywiadów pogłębionych, tylko 1000 ankiet, bo nie, tak pomyślałem, tak, że jak pani doktor tak zrobiła 16 i 370 stron, to ile by tutaj... W projekcie 25 polityków, 25. Okej, dobrze. Proszę państwa, ja jeszcze pozwolę sobie zabrać głos, czy właściwie wyrazić pewne moje tutaj uwagi, czy zastrzeżenia, może wątpliwości. Przy czym, jako że czuję się gospodarzem tej sesji, na pewno nie będę zajmowała dużo czasu, raczej zasygnalizuję po to, żeby paneliści mieli możliwość odniesienia się do tych uwag czy komentarzy. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z panią profesor Szot, nie podzielam jej zastrzeżeń co do tego drzewa i lasu. Dlatego, że no to już od Mertona, od lat 60. mowa jest o teoriach średniego zasięgu, czyli teoriach, które, czy też analizach, które pozwalają później na to, żeby jeżeli są prowadzone według podobnych metod, czy z użyciem tej samej metodologii, na tworzenie właśnie teorii szerszych. Także ja tutaj uważam, że szczególnie właśnie ta podstawowa różnica, czy podstawowa zaleta badań jakościowych polega na tym, że możemy tworzyć, czy możemy analizować coś, co jest na poziomie mezo, czy na poziomie mikro, ale co stanowi przesłankę do wnioskowania na poziomie makro. Każda z
perspektyw badawczych, to znaczy, czy to pozytywistyczna, czy to konstruktywistyczna ma swoje wady i swoje zalety, swoje ograniczenia i myślę, że tutaj one się w jakimś sensie dopełniają i ta koncepcja, o której mowa była wcześniej, właśnie tych różnych perspektyw, czy różnych poziomów analizy jest pociągająca do tego, o czym mówił pan magister Łokieć. Ja bym jeszcze dorzuciła na przykład, że perspektywa, kiedy mówimy o dziennikarzach, oczekiwań artykułowanych w kulturze popularnej, na przykład, czym my się chcemy, czy my mamy zamiar, czy zajmujemy się właściwie, jest też dodatkowym uzupełnieniem, bo przecież wiadomo, że twórcy z kolei kultury popularnej wyrastają w określonym środowisku, więc artykułują też pewne stanowiska innymi narzędziami. Także ja tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby prowadzić i jedne, i drugie, i trzecie, i te perspektywy, żeby one rzeczywiście były duże. Jedyną jakoś, jeżeli mogłabym powiedzieć uwagę, którą miałam do wystąpienia pani doktor, to jest taka, że być może z racji na charakter wystąpienia i krótki czas, no nie do końca jakby tutaj ten cel był dla mnie czytelny czy jasny. Myślę, że do pana doktora z kolei tych pytań jest bardzo dużo związanych właśnie z projektem badań. Ja nie chcę ich powtarzać. Jedyne pytanie, jakie bym miała, to takie, dlaczego tam w ogóle wprost się pojawił, tak? Dlatego, że biorąc pod uwagę jakieś kryteria doboru, no to ani czytelność, ani poziom czytelnictwa, ani zasięg, ani znaczenie, ani orientacja polityczna, jakby ja tutaj tego wprost nie rozumiem. I ostatnie może moje takie generalne zastrzeżenie do prowadzenia badań związanych z mediami, może szeroko ujmując, a z dziennikarzami także, to jest to, że ja mam pewien dyskomfort, bowiem dominują badania prasy drukowanej. I o tyle, o ile tutaj pani doktor Szymańska jakby uzasadniła te kwestie, o tyle w przypadku Polski, ja tutaj podzielam całkowicie twoją opinię, no media drukowane nie odgrywają takiej roli. Ja myślę, że troszeczkę robimy to z lenistwa. To znaczy z lenistwa w tym sensie, że są te materiały fizycznie dostępne i one są relatywnie łatwe w porównaniu z materiałami audiowizualnymi, gdzie wiadomo, że wtedy badamy nie tylko język, nie tylko warstwę werbalną, ale też i te wszystkie elementy parawerbalne, o których będzie po przerwie mowa. Znaczy w tym sensie mówię o pewnym pójściu na łatwiznę, bo oczywiście wiemy, że żadne badania nie są łatwe, jeżeli chcemy je przeprowadzić rzetelnie. Natomiast no mówię, ja uważam, że dość już jest badań, znaczy inaczej, że zmianie ulec powinna taka perspektywa, że w badaniach właśnie nad dziennikarzami czy nad mediami dominuje prasa drukowana jako ten materiał, czy też ten główny dostarczyciel danych empirycznych. Także takie jest moje generalne zastrzeżenie do oczywiście wszystkich badań, które mają miejsce, także i w tej perspektywie międzynarodowej, bo my tutaj no, badamy na przykład komunikację taką populistyczną, polityczną i też okazuje się, że tym dominującym dostarczycielem materiału empirycznego ma być prasa drukowana, a wiemy, że jeżeli przynajmniej o populizm chodzi, to jednak internet i media internetowe tutaj powinny być przedmiotem szczególnej analizy. To tyle i teraz, jeżeli nie macie państwo jakby komentarza ad vocem do tego, co zostało powiedziane, bardzo bym prosiła panelistów o odniesienie się do sformułowanych tutaj uwag w kolejności, w której państwo prezentowaliście swoje wystąpienia. Jak rozumiem, ad vocem krótkie, nieniemieckie zdanie, pani profesor. Ja w pełni zgadzam się z panią profesor w kontekście różnych perspektyw badawczych, mezo, mikro i meta, ale obawiam się, że pani profesor nie zrozumiała mojej wypowiedzi. Mianowicie w kontekście podejścia lingwistycznego, analizy zawartości ilościowej i jakościowej, uczestniczyłam w pewnej konferencji w Lublinie, gdzie właśnie lingwiści mieli ambicje badać funkcjonalności, mieli ambicje badać procesy, mieli ambicje badać takie przedmioty, których metodą analizy zawartości nie są w stanie zbadać. I na pytania dotyczące metod nie było odpowiedzi. I tego dotyczyła moja odpowiedź. Czy nie zrozumiałyśmy się? Dziękuję bardzo.
W tym moim, ja chciałam pokazać Państwu ten szczególny przypadek, natomiast faktycznie może umknęło moje w ogóle postrzeganie gatunków, bo ta koncepcja Marii Wojtak, gdzie ja pokazywałam te cztery aspekty, jest też koncepcją tego typu, że gatunek, tekst może nie być wiernym przecież odwzorowaniem gatunku, że to są też bardzo często... To znaczy powiem Państwu, że wydaje mi się, że kanoniczne teksty, czyli takie wzorce kanoniczne, one prawie nie występują. To trzeba sobie powiedzieć. I że mamy mnóstwo takich struktur, które adaptują inne gatunki. Mamy mnóstwo struktur w prasie, bo ja badam prasę, gdzie mamy do czynienia z alternacjami, czyli z wyrzucaniem niektórych fragmentów w tym wzorcu gatunkowym. Więc mnie jest bliskie takie myślenie, że wszystko jest poruszone, że dzisiaj rzeczywistość medialna jest bardzo mocno hybrydyczna, bardzo niestała i dlatego też mamy problem na przykład z typologizacją gatunków. Przecież to, że dzisiaj tak naprawdę z gatunkami informacyjnymi jest kłopot, tak? Że one mają te elementy komentarza bardzo często, to jest i myślę, że to też jest, że do tego są potrzebni na pewno genolodzy, żeby oni zerkali i mówili, że tak jest, że faktycznie tutaj mamy do czynienia z kolekcją gatunków, z pewną złożonością materiałów. Ja Państwu tylko powiem, że bardzo, bardzo mi jest bliskie takie myślenie o gatunku. Państwo to już wysłyszeli na pewno. Marii Wojtak i Bożeny Witosz. Ja myślę, że takie, to są dwie wybitne, absolutnie to jest dwóch wybitnych językoznawców, dwie wybitne językoznawczynie. Maria Wojtak mówi o tym, że w gatunku różne rzeczy się dzieją, a Bożena Witosz mówi o tym, że przejścia między gatunkami są płynne. I tak naprawdę i w tej wersji wewnątrz gatunku i zewnątrz mamy do czynienia z pewną płynnością. Natomiast z takiej mojej perspektywy, że też pamiętajmy o tej typologii, tych starszych typologiach, nie wiem, Trznadlowskiego, gatunki autochtoniczne, ksenochtoniczne, one pozwalają nam jakoś tam... Jeżeli mogę przerwać na moment, ze względów organizacyjnych ja mam taką propozycję, nie wiem na ile tutaj jesteśmy zobligowani czasem w rozumieniu, że musimy być on time na obiedzie. Propozycja moja byłaby w takim razie tego rodzaju, żebyście może Państwo odnieśli się krótko. Tych uwag. Mhm. Natomiast jeżeli Pani Profesor Szot pozwoli, w związku z tym, że kolejna sesja to tylko trzy wystąpienia, żebyśmy ewentualnie jakieś tutaj szersze odniesienia do tych uwag przełożyli właśnie na trzecią sesję. Także bardzo bym prosiła o naprawdę bardzo konkretne odniesienie się do tego, co Państwa najbardziej może zainteresowało w tych wypowiedziach, a dyskusję będziemy kontynuować ze zgodą czy dzięki zgodzie prowadzącej trzecią sesję właśnie podczas tej trzeciej sesji, tak? Ja jeszcze szybciutko, w takim razie wątpliwość pani profesor, jaki był cel? Celem było zbadanie intencji autora, dlatego że ona rozminęła się też z odbiorem tego tekstu. Ja tutaj nie zdążyłam tego powiedzieć, tak? Odbiorcy odebrali ten tekst inaczej niż chciał autor i to też jest bardzo ciekawe w analizie tego przypadku, więc chciałam po prostu pokazać perspektywę nadawczą, też z taką świadomością, że tutaj wywiad pogłębiony nie jest potrzebny, dlatego że Szczygieł o tym tekście powiedział wszystko, naprawdę. I on powtarza już wiele rzeczy w poszczególnych wywiadach i też o tym myślałam, żeby z nim o tym porozmawiać, ale materiał do badania jest. I chyba ja sobie zdaję... Jeszcze chciałam tylko jedną rzecz, że ja mam świadomość, że ja badam teksty mistrzowskie i w związku z tym badam dziennikarzy, w których jest świadomość i gatunku, i tekstu, i tak dalej. I to jest problem, prawda? Gdybym ja to przeniosła na inny poziom, to mam świadomość, że mogłabym wyzyskać coś innego, ale chyba nie chcę przenosić. Dziękuję.